Dzień dobry. Dzisiaj w programie Rzut Wolny na portalu wlc.pl. Moim gościem jest Olek Czyż, zawodnik Anwilu. Witam cię serdecznie, Olko. Dzień dobry, witam serdecznie. Na wstępie od razu powiem, że wszystkie pytania, które dzisiaj tutaj padną, to są pytania pochodzące od fanów koszykówki z Wrocławka. Być może też nie tylko, mm -hmm. bo też część pytań było pewnie na brzytwie gdzieś tam zarzucone. Pierwsze pytanie: Czy spodziewałeś się takiego powrotu do koszykówki, że będzie ciężko, że będą mikrourazy, urazy? Na pewno nie. Szcze, szczególnie skupiałam się na stanie swoich kolan i rehabilitowaniu ich w jak najlepszym stopniu, przygotowaniu ich do sezonu. Także takie urazy, jakie teraz mnie napotkały z kostką, skręcenie mm -hmm. kostki w zeszłym miesiącu i teraz dwa miesiące temu, tuż na początku, jak, jak przyjechałem, to są takie urazy, które są nieprzewidywalne trochę, ale... Za każdym razem, kiedy gra się na tym kontakcie, kiedy się trenuje, to zawsze jakieś istnieje ryzyko. No i taki jest sport, taka jest koszykówka i niestety no, to trochę spowolniło jakby ten, to moje wejście do, do drużyny. Także no, takich rzeczy nie da się naprawdę przewidzieć, ale no, jest teraz coraz lepiej i czuję się dobrze z tą kostką. Także mam nadzieję, że już do końca sezonu nie będzie z tym żadnych kłopotów. Okej. Okay. Kogo uważasz za najsilniejszego? najlepszego, silnego, skrzydłowego i dlaczego? Ale oczywiście poza Anwilem. O Jezu, to jest trudne pytanie, mhm. bo, ale myślę, że może Aroncel, bo to jest zawodnik, który ma do, dosyć dużo doświadczenia w polskiej lidze, we francuskiej lidze. Bardzo dobrze sobie radzi. Także myślę, że to, to jest bardzo solidny e, koszykarz e, na, na naszą ligę. Myślę, że to jest e, ma równą formę i, i e, grozi rzutem za trzy. Potrafi spenetrować, zagrać pod koszem. No, jest to uniwersalny gracz, moim zdaniem. Okay. A teraz takie nietypowe pytanie. Czy dynamit w nogach pozostał i czy pozostała umiejętność rzucania za trzy i czy to wszystko pokażesz na playoffach? Dynamit w nogach jeszcze jest, coś tam jeszcze jest na pewno. Na pewno nie skaczę tak jak kiedyś, jeżeli chodzi też o częstotliwość i ilość tego wszystkiego. Mm -hmm. Z racji na to, że, że też no, po prostu trochę uważam i z częstotliwością teraz treningów, kiedy trenujemy po dwie godziny, czasem trzy godziny dziennie, robimy siłownie i robimy to dzień w dzień, to też tak jakby monitoruje to co się dzieje, ale jak na razie to, to te kolana wytrzymują i, i, i tak z dnia na dzień, z treningu na trening czuję się silniejszy. Nogi są coraz silniejsze, coraz sprawniejsze i próbuję tak jakby troszeczkę więcej robić z dnia na dzień. I, no i czuję się ogólnie dobrze, a jeżeli chodzi o, o formę rzutową, no to oczywiście takich rzeczy to się nie zapomina, tylko się nad tym pracuje. Mm. Kiedy się jest, kiedy miałem teraz ten rok na przygotowanie, no to praktycznie tylko nad rzucaniem pracowałem. Także, jeżeli nie, nie jest, może być tylko lepiej, jeżeli teraz chodzi o, o o tą formę rzutową, czy te trójki, czy osobiste. Także. Okay. No. Dobrze, to teraz czy polska liga zmieniła się od czasu, kiedy tu ostatnio grałeś, tak? Bo ostatnio to było kiedy? W 2015? 2015 byłem w Zgorzelcu, tak i wtedy były dwie drużyny, które naprawdę walczyło o to pierwsze miejsce Stelmet i Zgorzelec. Teraz tych drużyn to jest około pięć. i prezentują no, wysoki poziom, naprawdę wysoki poziom? Trudno tutaj wykazać, kto, kto będzie faworytem, kto będzie najmocniejszy, bo e, każda drużyna zaskakuje. Ostatnio Aseko bardzo dobrze e, gra. E, także no, no, na pewno jest mocniejsza ta liga, jeżeli chodzi o, o czołówkę. Przedtem, jak graliśmy ze Zgorzelcem i byliśmy w. Półfinale graliśmy z Czarnymi Słupsk, to, to, to nie była rywalizacja praktycznie. Tam ich, ich zniszczyliśmy bez problemu. Z treflem też zagraliśmy rozegra... szybko z nimi sobie poradziliśmy, także. Nie było tak naprawdę rywalizacji, jeżeli chodzi, chodziło wtedy o, o Polską Ligę, ale teraz to naprawdę ciężko. jest ciężko. Ta Osiem zespołów jest ogólnie dobrych, te pięć zespołów czołowych jest bardzo dobrych, bym powiedział. Ale ogólnie też można przegrać z każdym, bo tak jak u nas się, to wykaza wykazał się Koszalin, czy, czy ta Dąbrowa. Również bardzo dobrze zagrała, każdy, każdy zespół jest groźny. Tak ja myślę, że, że Koszykówka idzie teraz tak do przodu, że te, te różnice się po prostu coraz bardziej zamykają. I, i, I tak jest w przypadku naszej ligi. Czyli każdego zawodnika w playoffach play trzeba tak samo traktować na równi. Każdego przeciwnika, tak. tak bez, no, bez przeciwnika no, no, tak, każdą każdego rywala. Tak, tak. tak no musimy naprawdę, bo szczególnie teraz jak widzimy, że każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać i, i no, je, im więcej błędów będziemy popełniać, tym e, większe szanse dajemy rywalom. Także musimy to limitować w jak największym stopniu no i dać siebie wszystko, i, i po prostu być podejść do tych playoffów e, e, mądrze i e, mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi i, i, no i będziemy próbować, i będziemy grać. Okay. Grałeś w Lidze Włoskiej. Jak byś porównał Ligę Włoską do Ligi Polskiej? Liga Włoska, no, no jest to silna, silna liga. Bardzo wiele drużyn gra w rozgrywkach europejskich. Gra się dużo na luzie. Jest dużo takiej reagowania na tego. Jest, są luźne systemy, jeżeli chodzi o obronę i o offense. Treningi też bardzo są luźne mentalność ludzi jest bardzo taka luźna, także to jest bardzo, bardzo fajna atmosfera w sumie, bo, bo tak jakby grasz te mecze i, i, i trenujesz i robisz to wszystko, ale nie czujesz, że to jest e, aż tak ciężkie, jest to bardzo, bardzo taka wyluzowana atmosfera ogólnie, także bardzo... Czyli mi się nie tak, to co u nas. No, są, są miejsca, w których jest na, na pewno troszeczkę więcej na to Troszeczkę inaczej do tego podchodzą drużyny, ale z, z tym co widziałem jak na razie, znaczy może i w Rzymie było też ciężko bym powiedział, mój pierwszy rok w 2012 roku jak grałem w Virtusie Rzym było bardzo ciężko, to był bardzo, bardzo trudny rok i nasz trener lubił, lubił robić treningi po dwa razy dziennie, no, praktycznie do, do końca mieliśmy tam po dwa, trzy. Treningi w tygodniu, pod koniec nawet tej, tej fazy, jak wchodziliśmy do playoffów, także po sezonie byłem kompletnie zniszczony, ciało było kompletnie zniszczone, ale potem na przyszłe lata, jak tam grałem w Pistoi, czy, czy grałem nawet jeszcze tam w kazercie, to było, było zupełnie, zupełnie inaczej. Bardzo dużo dni wolnych dają. Treningi czasem, no, nawet i po godzinę namówił no, trener. Okej, okay, dzisiaj tam tylko godzinę potrenujemy i idźcie do domu, tam tylko dajcie z siebie wszystko, dajcie 100%. No i, no, no i tak było i, i było, było po prostu, było troszeczkę inaczej, było, było na, pe, na pewno luźniej niż w niektórych drużynach, ale to, to nie, nie jest tak, może w, w każdym przypadku są drużyny, tak jak mówiłem, e, tak jak w Rzymie to się mm. z tym spotkałem, że, że są ciężsi trenerzy, mają troszeczkę inną mentalność. Ale ogólnie to, 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 to taka atmosfera na ogół, myślę, że panuje właśnie w Lidze, w lidze włoskiej. Okej. Okay. Czy po takiej przerwie masz problem z pewnością siebie? Jakie rzuty są firmowe dla ciebie? Półdystans, hack, półhack? No, przede wszystkim floater. Myślę, że ten mój taki półdystansowy jest to. Lewą ręką szczególnie, bo jestem leworęczny. Nie mhm. wiem, czy wszyscy wiedzą, że piszę lewą ręką, bo z dystansu rzucam prawą ręką. Mhm. Jak jestem przy koszu, rzucam lewą ręką, bo jest mi łatwiej i precyzyjniej, jakby rzucam tą ręką. Także floater to jest taki, jakby prawie hack, ale nie hack, taki hookshot, ale nie hookshot, ale jest to bardzo szybki rzut i ten rzut mogę wykonać no. Do osobistych, czasem nawet z osobistych potrafię rzucić tym rzutem. Także jest on bardzo często, on, jakby jak to po angielsku się mówi, surprising for the defense. Mm -hmm. Jest to taka niespodzianka, nie, że się nie spodziewa po prostu mm -hmm. obrońca, że, że taki rzut wykona zawodnik. Także to jest mój taki firmowy, rzut, bym powiedział. Myślę, że ponad. 50% moich rzutów i, i punktów, jakie zdobyłem w swojej karierze, to jest właśnie z tego rzutu. Mm -hmm. okay. Czy w podświadomości jednak uważasz na swoje zdrowie na boisku? Bo czy te mikrourazy, czy te urazy, które miałeś spowodowały, mm -hmm. że uważasz na to swoje zdrowie? Tak? Na pewno. Cały czas tak jakby to, to się monitoruje i. Tak jak mówiłem wcześniej, cały czas tak jakby sprawdzam na ile mnie stać, ile mogę sobie, na ile mogę sobie pozwolić, czy, czy mogę więcej, czy mogę poskakać więcej, czy mogę popracować na siłowni więcej, jakieś większe obciążenia mm -hmm. zrobić, jak reaguje na to ciało, no i tak jakby nabieram tej pewności siebie coraz więcej. I ta częstotliwość jest nadal wysoka, tylko daje z siebie jakby coraz więcej, więcej biega, więcej atakuje kosz, i no, reaguje na to bardzo dobrze. Także ja myślę, że z dnia na dzień właśnie tak podchodząc do tego i, i próbując zrobić troszeczkę więcej, to, to, to ta pewność wtedy wraca, nie? ale na pewno nie jest łatwo, bo. Po roku przerwy, po, po takim urazie, po, takie, po takich operacjach, to e, zawsze coś będzie no, w, w, głowie. w głowie. No zawsze tak, co, coś będzie. Może jak rozmawiałem z lekarzem czy e, tam z, z to oni mówili, że to mo może zająć 2-3 lata, zanim tak naprawdę poczuję tą pewność siebie. Rozmawiałem również z, z zawodnikami, i zawodniczkami, które miało podobne operacje robione mm -hmm. i też. E, z nimi się konsultowałem i pytałem, jak, jak one z tym się zmagały, jak się czuły na początku, potem czy było lepiej, jak teraz się czują, czy mają jakieś problemy. No i wszyscy mówią, że wszystko, co teraz się dzieje, to jest normalne, trzeba po prostu wyczekać, być cierpliwym i z dnia na dzień to tą pewność się nabiera i po dwóch, trzech latach to, to już jest naprawdę bardzo dobrze. A teraz to minął ten krok, półtora roku. Także jestem właśnie w tej fazie, kiedy mm -hmm. jeszcze jakby daję z siebie dosyć dużo, ale wiem, że jeszcze mogę więcej. Także no, koncentruję się właśnie na tym, żeby nie przesadzić, ale z drugiej strony nadal, żeby ta forma rosła i, i tutaj szczególnie na te playoffy była jak najwyższa. Okay. Dostajesz piłkę pod kosz? Kończysz w czy lejapem? No to, to zależy od tego, jak nogi są zniszczone. Jak są zbetoniałe, to lejapem. Jak są świeże, no to lecę nad kosz. Na pewno. Okay. Dobrze. Czy odnajdujesz się w systemie gry i górami Coraz tak. Myślę, że, że to coraz lepiej wygląda. Cały czas i w obronie, i w ataku zaczynam to rozumieć coraz bardziej. No, na początku na pewno nie było łatwo, było tego dosyć sporo. Ale e, teraz również przerabiamy zagrywki na pozycji numer 5. Także też uczę się tych zagrywek na numer 5. Jest ich dużo. także Jak opanowałem tą pozycję numer 4, to potem zacząłem. Teraz wdrażamy się na pozycję numer 5. Także to jest cały czas jakby próbujemy, próbuję się jakby polepszyć w tym, jak, jak funkcjonuje w tym zespole, jak mogę pomóc temu zespołu. No i wygląda to dobrze i myślę, że po tym miesiącu będzie bardzo dobrze. Także cały czas pracujemy nad tym, cały czas no, widać jest poprawa. Jak będę zdrowy i będziemy kontynuować taką pracę, to myślę, że to zaowocuje. No, liczymy na to, że w playoffach. Eee, rozmawialiśmy właśnie. O, 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 co sądzisz przede wszystkim o atmosferze na trybunach? Bo e, mówiłeś e, to akurat z, wcześniej z Walerii. Rozmawiałam na temat atmosfery na trybunach, mm -hmm. ale co ty sądzisz o atmosferze na trybunach we Wrocławku? No Jest bardzo dobra. mamy, no, Hale jest pełna na każdym meczu. E, doping jest e, fantastyczny. Na przykład, jak się jedzie do Gdyni, to tam w Gdyni to trybuny są puste, pomimo tego, że mają świetną drużynę. Także to, to jest na pewno coś specjalnego i wszyscy żyją tutaj koszykówką we Włocławku, i no to jest coś, no coś pięknego po prostu. No i grając w takiej atmosferze jest bardzo, bardzo sympatycznie. Na, naprawdę, słysząc doping i wiedząc, że. Ludziom bardzo zależy na tym sukcesie i, i, i cię wspierają, no, to to jest taki nasz szósty zawodnik, bym powiedział. Także mam, e, słyszałem, że w zeszłym roku nasi fani byli bardzo dużym, mieli bardzo duży wkład, jeżeli chodzi o sukces drużyny. Także mam nadzieję, że i w tym roku na playoffach będzie wspaniały doping i, i pomogą nam w, w zwycięstwie jak najwięcej ilości meczu. No i oczywiście mistrzostwa, jeżeli do tego dojdzie. No, e, powiedz mi teraz kto będzie według ciebie mistrz, kto zdobędzie według ciebie mistrzostwo NBA? To jest, oh, mi, NBA, ojej, no, no Golden State Warriors na pewno ma najmocniejszą drużynę, jeżeli chodzi, no, teraz e, Cousins dołączył do nich, jest e, bardzo mocnym punktem ich drużyny, także oni mają tyle opcji, że będzie ich bardzo trudno pokonać. No nie ma, nie ma drużyny e, na przebiegu ostatnich lat, która może no, im dorównać, nie sądzę, że, że ktoś inny może tutaj powalczyć z Golden State Warriors. Oni, wszyscy są zawodnicy tak jakby w swoim prime, grają swoją najlepszą koszykówkę, także Golden State Warriors na pewno. Okej, okay, to ostatnie pytanie, ale bardzo, bardzo prywatne. No, no. Co to za piesek? Bo jest pytanie o Twojego psa, czy Waszego no, no. psa. Tak. Czemu akurat wybraliście takiego małego pieska? Co to za rasa i czy wszędzie z Wami jeździ? No, jeździ z nami wszędzie. Ja na początku nie chciałem tej rasy. To jest tak zwany Pomrenien. Szpic. I ja chciałem bardziej takiego psa pasterskiego. Chciałem bardziej tak zwanego Border Colliego. Bardzo mądre psy ale y, moja żona bardzo chciała właśnie kupić tego pomeraniana i na początku... Byłem na niego zły, że, 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 że go kupiła i w ogóle nie chciałem go widzieć, mówiłem nie, nie, nie chcę, ale potem się przekonałem, tam zacząłem, zacząłem się z nim widzieć i bardzo go polubiłem. No i jest malutki, tam waży z 4-5 kg, także z nami może wszędzie jeździć i jak na początku wyjeżdżałem do Rzymu, czy byłem w Polsce w Skorzelcu, to nie mieliśmy go ze sobą. No i moja żona trochę była taka samotna, bo mhm. też tutaj jak przyjeżdżała do mnie, ja chodziłem na treningi, czy wyjeżdżałem na mecze wyjazdowe, to siedziała sama, także postanowiliśmy, no następnym razem przywieziemy go ze sobą. No i, no i mhm. jeździ teraz z nami, lata w samolocie i jest no, bardzo sympatycznie ogólnie, mhm. jak jest w domu, to teraz jest z pieskiem, jak ja wracam do domu, to też bardzo, zawsze pies bardzo miło powita, także... To jest coś, coś takiego mega pozytywnego, także no, to, to nam tak jakby, e, no samopoczucie na pewno nam e, poprawia. Tak? Wiem, bo sama mam trzy, tak, no. e, także wiem o czym mówisz. No, my w Rino, w sumie w Stanach to, to znaczy rodzice mają tam jeszcze trzy, także mamy cztery, to jak wracamy wszyscy, to jest ich cała rodzinka taka, to, to są wariaty, to są takie psy alarmowe, ale... Bardzo, bardzo mądre, też bardzo no, no, sympatyczne, kochane. Także to, to jest coś takiego, że no, e, to jest unconditional love, jeżeli, jeżeli chodzi o, 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 o te psy. Także no, no, bardzo się cieszymy, że w ogóle, że, że mamy okazję tutaj komieć. No, okay. Bo dzieci jeszcze nie mamy, także, <laughs> także to też przedwawi. nas tak, przygotowuje nas też na, na ten następny etap, także no, dobrze to w dobrym kierunku to idzie. To dobrze, to ja wam życzę wszystkiego najlepszego, tobie i Twojej małżonce. A Dziękuję. dzisiaj moim gościem w programie rzut wolny był Olek Czysz, zawodnik Anwilu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Olku, że przyjąłeś zaproszenie, przyjechałeś wszystkiego najlepszego dla Dziękuję.